Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zrobię dla Was taką bombkę z juty. Pokażę Wam, jak ją zrobiłam, co do tego użyłam. To jest duża bombka, ona ma w obwodzie 37 cm, więc to już jest taka spora. Będę robić bombkę z juty. To jest taki fajny materiał, ta juta jest ozdobna. Kupiłam ją w tym opakowaniu. Sprzedawana jest na jardy, tu jest 5 jardów. Ona ma tutaj 48 cm szerokości i dałam za nią 22 zł 10 groszy. Niedużo, uważam, że sporo jest jej i jest bardzo ładna. Co ja jeszcze wykorzystam do zrobienia takiej właśnie bombki? Więc kupiłam kwiatuszki, one są sprzedawane po 6 sztuk. Ja je rozczepiam i używam do zdobienia. Wystarczy jeden, moim zdaniem, tutaj akurat dałam. Takie bombelki też są po kilka sprzedawane. Dzisiaj użyję bombek złotych do zrobienia. Tutaj była inna troszkę dekoracja. Ja dla Was zrobię troszkę inną. Użyję tutaj, użyłam takiej tasiemki. To też użyję, bo uważam, że to są święta Bożego Narodzenia i tam fajnie, żeby się coś właściwie na tej choince świeciło. Ja kupiłam tą tasiemkę w takiej formie. Bardzo fajne to jest, bo można sobie wyciąć tyle na taką szerokość pasek, jaką się chce. Jaki się chce. I tutaj właśnie ja sobie wycięłam taki podwójny paseczek. To są takie fajne, świecące, srebrne guziczki. Dobra, będzie mi potrzebne jeszcze, kokarda mi będzie potrzebna właśnie. Ja kupiłam tutaj, chyba to było najdroższe z wszystkich rzeczy, jakie kupiłam do zrobienia tej bombki. Koronka jest najdroższa. Ja tutaj wykorzystam taką koronkę, już ją obcięłam, żeby zrobić tutaj taką kokardę z niej. Wykorzystam też srebrne cekiny, wykorzystam szpilki. Będą mi potrzebne, tak jak tutaj widzicie, zielone gałązki. I tak, kupiłam sobie takie gałązki i też je będę rozbrajać. One były, ta na przykład imitująca świerk, kosztowała złoty 59 zł. Tutaj takie listki. I to też nie było drogie, 2,49, ale tych listków jest bardzo dużo, więc opłacało się. Dobrze, więc zapraszam Was do oglądania. Więc rozwijam jutę, robię z niej kwadrat, bo tak akurat mi pasuje na bombkę. Przypomnę, że ona ma 48 cm, więc ja robię z niej taki kwadrat, nic nie odmierzam, po prostu zakładam i obcinam. Tu, gdzie mi się strzępią te boki, nici nie wyrzucam. Wszystko się przyda. Więc pamiętajcie, tutaj na przykład widać w tej bombce są te sznureczki, to jest dekoracja właśnie bombki, bardzo fajnie wyglądają te sznureczki, zobaczcie. Dobrze, odstawię ją na bok, żeby nam tu nie przeszkadzała. Teraz biorę bombkę, kładę ją na środek. Zbieram wszystkie rogi. Oczywiście bombka musi iść na sam spód. Tak. Wszystkie rogi do góry zbieram. Bombka musi iść, ona akurat ma zawieszkę, więc tą zawieszką musi iść
do góry. Na razie ją zbiorę. Ta juta jest troszkę, ta ozdobna juta jest troszkę sztywna, więc dobrze ją trzeba zebrać. I teraz, żeby ładnie wyglądała, robimy zakładki. Mniej więcej naokoło. Zbieramy, staramy się jak najmocniej i robimy zakładki. Kiedy nam się już podoba, kiedy uznamy, że z każdej strony wygląda fajnie, zawiązujemy, tylko ja sobie tu jeszcze wyjmę ten sznureczek do góry, o, żeby mi potem było łatwo go wyciągnąć, tą zawieszkę. Teraz co? Teraz biorę i jutę zawiązuję. Juta jest bardzo silnym sznurkiem, więc... Nic nam się tu nie powinno rozwiązać. Ściskam i zawiązuję tymi sznureczkami właśnie z juty. Gotowe. Teraz troszkę postrzępię rogi, ponieważ niteczki przydadzą mi się do zrobienia kokardy. I od razu będzie pięknie postrzępiona. Bombka. Muszę jeszcze tutaj. Okej. Kartkę zrobiłam w ten sposób. Tak, ułożyłam sobie i tutaj zawiązałam właśnie tymi sznureczkami. I zawiązuję tymi sznureczkami. Najpierw wepnę sobie tutaj szpilkami te gałązki. Można to zrobić klejem na gorąco. Ja to sobie szpilkami. I może w jedną i w drugą stronę, tak bardziej na bok. Nie na dół. Następnie dodam sobie zielonego listka. Klej już się zagrzał. Więc dam troszkę kleju. Przykleję drucik kreatywny. Dajecie co chcecie, co
Wam się podoba. Co tylko uważacie, że jest fajne, można dołożyć. To jest fajnie. Dać tutaj można się naprawdę fajnie bawić przy tym i przy okazji zrobić coś ładnego. Teraz przykleję kokardę klejem na gorąco. Tak. Trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. I sobie potem w różny sposób ułożyć to, cośmy przykleili. Tak. Dołożę różyczkę. Dokleję na kleju. Może w tym miejscu. Teraz poobcinam te wszystkie za długie części. Może być jeden dłuższy, drugi krótszy. One są troszkę za długie. I banieczka skończona. I teraz tak, tutaj dodałam szyszkę z tej strony jeszcze, przykleiłam gorącym klejem i z tej strony wydaje mi się, że będzie bardzo ładnie wyglądać. Zawieszka jest tutaj. Można dołączyć, dołożyć jakiś, tutaj widać tą zawieszkę, jakąś większą zrobić na przykład, żeby ona sobie wisiała. I kochani, koniec. No, mnie się bardzo podoba. To są te dwie. Jedna jest, tutaj też dodałam szyszkę, bo też mi się strasznie spodobało jednak. No i mam nadzieję, że Wam się też podobają. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.